Siemanko, witam was na opuszczonej hali. Dzisiaj znowu sesyjka z opuszczonej hali. Także bang, bang, bang. Nie no, oczywiście żartuję. Znaczy nie żartuję, no pojeżdżę sobie tutaj na hali. Taka krótka, szybka sesyjka, bo byłem właśnie tutaj nagrać kolejny poradnik, który zobaczycie prawdopodobnie jutro. Znaczy tak, jeżeli dzisiaj widzicie tego vloga, to jutro powinien pojawić się poradnik. Będzie to poradnik odnośnie 1.8, także mam nadzieję, że wyszedł spoko, że powiedziałem w nim wszystko, co powinienem i że, nie wiem, że wam pomoże. No, także lecimy z sesyjką. Tylko tak, no dzisiejsza sesyjka to będzie prawdopodobnie tylko na tym, na bęku, bo wszystko inne jest rozwalone i mam do dyspozycji odnośnie tutaj to tylko flat i ten bęk, ponieważ quarter, no quarter już praktycznie nie działa, więc ciężka sprawa. Dobra, coś wymyślę. Jako, że to ma być dzisiaj sesyjka bękowa, to najpierw muszę zobaczyć, czy ten bęk działa. Tutaj widzę jakąś dziurę, ale to jest okej. Powinno być dobrze, tak mi się wydaje. Dobra, więc ja zakładam kask, bo zawsze, 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 zawsze jeździcie w kasku. Szczególnie jak jeździcie sami, tak jak ja dzisiaj, więc kask musi być. Dobra, mam tu kask na mojej pustej głowie i na początek zrobię sobie takiego wall ride'a, w sumie to nie jest wall ride, tylko takiego walla, wall tapa. Jak zwał, tak zwał. Jedziemy. Dobra, wall zaliczony, więc to chyba ten filmik będzie wyglądał w ten sposób, że będę sobie kolik the shots taki robił i zobaczymy, czy wszystko uda mi się zrobić. Nie, dobra, ale następnym klikiem będzie backspin. No, pokręcimy trochę kierę. Yeah. Patrzcie, jak zrobiłem kierę. W ten sposób. Jeszcze raz. A, lepiej, że. To teraz bardzo fejki. Dobra. Podejście drugie. O, udało się. Ogólnie jak tu przyjechałem, bo dawno mnie tu szczerze mówiąc nie było, to wydawało mi się, że sypie się king ze ściany, znaczy z sufitu w zasadzie, że ta hala może się zawalić. Ale nie, wszystko jest w porządku, a te okruchy, czy jak to nazwać, szczątki czegoś, to właśnie komuś się nudziło i postanowił porozwalać tutaj cegły i inne pustaki i na przykład tutaj na tym kłoterze też jest pełno tego gruzu, no w sumie gruzu, gruza, nie szcząt, dobra, tutaj tam, zakręciłem się, dobra, jeździmy dalej. Udzie mój! Teraz pewnie będę się męczył długo z tym trikiem, ale spróbuję zrobić downside tail spina, downside foot jam wika. No wiecie, downside'a na kole. Teraz mogłem skoczyć. Trochę za wolno, za lekko kopnąłem. 5 minutes later. Naprawdę. No jest.
Dobra, na razie Ben sobie odpuszczę, bo chyba moja lista plików się skończyła. No żartuję, ale porobimy na flacie teraz. Bo tu jest pełno właśnie tych nowych kamieczków. They see me rolling, they hating. Powiedzmy, że było to zaliczone. Ale kombinacje. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio zacząłem jeździć z wyżej podniesionym siedzeniem. No i szczerze mówiąc, jeździ mi się naprawdę wygodnie. Czuję, że ten rower jest trochę bardziej stabilny przy niektórych trikach, ale przy niektórych trikach też w sumie mam problemy, bo na przykład robiąc moje ulubione turndowny, ciężko jest mi nogę po prostu jakoś wziąć. Po prostu problemuje mi się noga o siedzenie. Gdy mam ją w ten sposób i jakoś jak wracam, to tak jakby blokuję i przez to, nie wiem, nie umiem tym turndown teraz zrobić. Ale i tak jest spoko, bo na przykład przy barspinach jest mi o wiele wygodniej i hopy też mi się lata jakoś tak, no fajnie, czuję się troszeczkę jak na MTB, bo rower jest odrobinę tak jakby większy przez to, że siedzenie jest wyżej. Dziwna faza, ale polecam przetestować sobie osobom, które powiedzmy jeżdżą cały czas z siedzeniem nisko. Mi tak było wygodnie, ale teraz wydaje mi się, że jest lepiej jak siedzenie mam wyżej. Także polecam Sebo. No, czy nie polecam. Sami zadecydujcie. Swoją drogą muszę wam się pochwalić. Wczoraj pierwszy raz na twardo, czyli na hopach zrobiłem 7.2. Tu gdzieś wrzucę wam teraz filmik. Yo! No i strasznie się tym jaram, ponieważ w sumie 7.2 robiłem już jakiś czas temu, w sumie chyba ze 2 czy 3 lata temu już je robiłem, ale tylko na rezi. A wczoraj odważyłem się zrobić je na twardo, więc kto mnie nie obserwuje na Instagramie, to obserwujcie mnie na Instagramie. Tu macie teraz Instagram, wam się wyświetla. Obserwujcie, bo tam wrzucam w sumie często jakieś moje progresy albo inne ciekawe rzeczy i możecie wiedzieć, co się u mnie dzieje. I w sumie informacje dotyczące filmików czasami też tam wrzucam, jak się pojawi, więc obserwujcie to. No i napiszcie w komentarzu, czy ładne 7.2, bo mi się podobało bardzo. I wydaje mi się, że zasługuje ono na łapkę w górę i na lajka w nasze serduszko na Instagramie. Więc pamiętajcie, wbijajcie na Instagrama, a ja teraz specjalnie dla was zrobię 1.8 bara. Tu. Dobra, to będzie taki krótki vlog, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. Ogólnie chciałem pozdrowić całą grupę facebookową Stargard BMX. Dzięki za wszystkie polubienia i tak dalej odnośnie mojego progresu, jak tam wrzucam. Także pozdrawiam wszystkich. Polecam w sumie numer jeden grupa BMX-owa w Polsce. I teraz tak, to był taki bardziej gadany vlog niż taki typowo w sumie jak do tej pory miałem, czyli taki pół edit, pół coś tam gadane. I możecie napisać w komentarzu, jak wam się podobał, czy chcielibyście właśnie takich pogawędkowych vlogów trochę pogawędki, trochę jazdy, czy takie typowo edity, kurwa, z jakimiś bangerami, czy coś takiego. Ale od razu mówię, że takie mi się kręci fajnie, jak coś tam sobie pogadam, bo po prostu wygadam się do tej kamery i ćwiczę pewność siebie, nie? No, także możecie napisać to w komentarzu i to by było na tyle. Ja teraz zawijam, bo jeszcze prawdopodobnie polecę dzisiaj na skatepark z Filipem, więc może uda nam się jeszcze coś tam nagrać. Także dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę, trzymajcie się, hello, cześć!